to jedyne takie muzeum w Polsce. W trzech kamienicach przy poznańskim Starym Rynku zgromadzono kolekcję ponad 2500 eksponatów z różnych epok i wszystkich kontynentów. W trzech kamienicach na trzech kondygnacjach prezentujemy instrumenty tradycyjne, instrumenty profesjonalne i instrumenty ludowe z wielu kultur całego świata. Dzisiaj zapraszamy na parter, którego ekspozycja obejmuje okres od późnego średniowiecza do końca XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z historii muzyki europejskiej, polskiej, a nawet lokalnie poznańskiej przedstawiają świat rodzącej się świeckiej muzyki instrumentalnej. Choć przede wszystkim dominującą jednak w okresie baroku przestrzeń sakralnej muzyki wokalno-instrumentalnej. Alleluja, 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 alleluja. Ekspozycję parteru otwiera galeria poświęcona muzyce późnego średniowiecza. Kolejne pomieszczenie ukazuje renesansowe bogactwo różnorodnych typów instrumentów dętych, które tworzone były rodzinami i wykorzystywane w różnych zestawach podczas wielu okazji zarówno w środowisku dworskim, jak i miejskim. Wyobraźcie sobie Państwo, że na oprawę muzyczną wszystkich imprez organizowanych przez poznański ratusz ma dziś monopol jeden zespół muzyczny. No chyba, żeby to był Bayerful. Żartowałam przecież! Jesteśmy w sali poświęconej Collegium Musicorum Poznaniensis, zespołowi, który pod koniec XVIII wieku otrzymał od władz miasta taki właśnie monopol. Wyłączność na oprawę muzyczną wszystkich imprez kościelnych i świeckich. Stał się tym samym pierwszą w Poznaniu orkiestrą miejską, chociaż jego rodowód jest zdecydowanie inny, bowiem już od połowy XVII wieku formacja ta związana była z poznańską farą. Na ekspozycji widzimy przykładowe instrumentarium 12-osobowego wówczas zespołu. Podstawą składu był zespół smyczkowy, złożony ze skrzypiec, altówek, wiolonczel i kontrabasów. Ten rdzeń kolegium uzupełniały instrumenty dęte drewniane, flety poprzeczne, oboje, klarnety, fagoty oraz instrumenty dęte blaszane, trąbki i waltornie, a także często towarzyszące im kotły. Flety poprzeczne, oboje, klarnety pochodziły zazwyczaj z bardzo dobrych warsztatów z Drezna, a skrzypce były częstokroć polskiego pochodzenia. No, pewnie, że polskiego. Francuzów nauczyliśmy jeść widelcem, a Włosi podpatrzyli u nas skrzypce, nam ukradli. Collegium Musicorum Poznaniensis używało instrumentów wykonanych przez Dankwarta, członka jednego z najwybitniejszych polskich rodów lutniczych epoki baroku. Muzycy Collegium grali też z pewnością na instrumentach Marcina Groblicza, potomka drugiej słynnej polskiej rodziny lutników, który osobiście grał zresztą w poznańskiej kapeli w pierwszym okresie jej działalności. Groblicz to skądinąd bardzo ciekawa postać. Oprócz lutnictwa był również biegły w innych rzemiosłach artystycznych. Zachował się rękopis zawierający jego alchemiczne receptury, w tym także przepis na lakier do skrzypiec. O! I to jeszcze pokażcie, że te ruiny na Placu Kolegiackim to już w XVIII wieku były. Tradycja taka.